Dzień dobry Państwu, Marianna Otmianowska, kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Podkreślę, że jednym z podstawowych celów statutowych muzeum jest upowszechnianie, a zatem jak najbardziej w związku z tym edukacja i to edukacja, przepraszam, i kontakt z nauczycielami, który dla nas jest kluczowy. I tutaj chcę powiedzieć, że wyróżniamy w zasadzie dwie grupy, dlatego że dzieci i lekcje muzealne to jest jedna grupa, ale druga szalenie istotna grupa, z którą chcemy mieć na co dzień kontakt i prosić o porady i czerpać z doświadczenia, to są właśnie nauczyciele. Muzeum Narodowe, jak z pewnością Państwo wiecie, jest w trakcie dużych zmian. Jest po remoncie, ale też w trakcie jeszcze pewnego remontu. Te zmiany to zmiana dyrekcji, to zmiana logo i całej identyfikacji wizualnej, ale to zmiana także w wielu działaniach i narzędziach, którymi się posługujemy. Mimo remontów mamy już otwartych część wystaw stałych i na bieżąco są zmieniane wystawy czasowe. Aktualnie możemy zaprosić na wystawę sztuki Marka Rotki. Jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Narodowego. Dziś muzeum jest otwarte do 21:00, także serdecznie przy okazji wszystkich zapraszam. O 19:00 też będzie bardzo ciekawe spotkanie towarzyszące wystawie Marka Rotki. Zresztą ulotki pozwoliłam sobie tam dla Państwa też zostawić. Jeśli chodzi o kontakt codzienny z nauczycielami, to przede wszystkim spotykamy się z Państwem podczas Państwa obecności na wykładach, kursach historii sztuki i właśnie w trakcie lekcji muzealnych, kiedy wszyscy nauczyciele przychodzą ze szkolnymi grupami do nas na lekcje. Lekcji muzealnych codziennie odbywa się u nas od kilkunastu do dwudziestu kilku. Również pozwoliłam sobie zostawić ulotki z informacjami, jakie lekcje u nas się odbywają. To są zawsze lekcje interaktywne, to nigdy nie jest sucha rozmowa przy obrazie. To zawsze są jakieś działania, element warsztatowy, wielka praca z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie lekcje są projektowane zgodnie z podstawą programową i to jest dla nas główna wytyczna. Pozwalam sobie podać telefon do rezerwacji naszych lekcji muzealnych. Codziennie proszę dzwonić, konsultować się, pytać, jeśli nauczyciele chcą u nas prowadzić, jeśli chcą u nas zamówić lekcję, nie do końca wiedzą, którą, to też zawsze służymy pomocą i konsultacją. Ale także, jeśli jest potrzeba zamówienia lekcji wedle indywidualnego scenariusza, to również jesteśmy na to otwarci. Tak często jest to zgodne z jakimś aktualnym prowadzonym programem w szkole, klasie i również wtedy wspólnie z nauczycielem ustalamy indywidualny jakiś program. Scenariusze lekcji są dostosowane do czterech poziomów nauczania. Na każdym poziomie jest to około 10 tematów. Poza tym są to też lekcje do wystaw czasowych. I nową rzeczą, która będzie od nowego roku szkolnego, to będą nie tylko lekcje muzealne w galerii obrazów, ale także wykłady w sali kinowej. I sala kinowa nasza mieści do 180 osób, także to może być nawet kilka klas, które przyjdą na zamówiony wcześniej przez nauczyciela wykład. Jeśli chodzi o współpracę z nauczycielami, to w ostatnich latach, także w zeszłym roku, była to współpraca z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Także bardzo dla nas ważne spotkanie w ramach Letniego Uniwersytetu Nauczyciela Polonisty. To było dla nas bardzo cenne doświadczenie i bardzo ważne kontakty, które nawiązaliśmy w trakcie tego spotkania, kiedy byliśmy gospodarzem. Tu kilka zdjęć z tego spotkania. I tak jak wspomniałam, Muzeum Narodowe w Warszawie jest w trakcie zmian i również jeśli chodzi o działania edukacyjne, to wraz z nowym rokiem szkolnym planujemy pewne innowacje, także też proszę śledzić informacje, które są na stronie internetowej, która zresztą też jest w trakcie zmian, także już lada chwila będzie to nowa strona. I teraz przede wszystkim chcemy z Państwem, z gronem nauczycieli współpracować, wymieniać się doświadczeniami, prosić o porady. Także będziemy też planowali
stworzenie bazy kontaktów z nauczycielami, współpracę w obszarach i tematach, które nauczycieli interesują. Planujemy mieć cykl Rozbieramy obrazy, który będzie programem comiesięcznych spotkań dla grona nauczycieli. Planujemy, aby na stronie internetowej były możliwe do pobierania druki edukacyjne, które będzie można wykorzystywać do rozmaitych tematów lekcyjnych, a także jak najwięcej chcemy umieszczać w internecie pomocy dydaktycznych. Moim planem, oczywiście tutaj zawsze jest ten próg trudny do przystąpienia, jakim są finanse, ale miejmy nadzieję, że nie jest to niemożliwy próg. Chciałabym również, aby jak najwięcej lekcji muzealnych, prelekcji znajdowało się w internecie. I tutaj jestem pewna, że nigdy lekcja muzealna z kopią obrazu nie zastąpi wizyty w muzeum i kontaktu z rzeczywistym dziełem sztuki, a jeśli lekcja muzealna może się posłużyć do przeprowadzenia zajęć gdziekolwiek w kraju, to i tak wiem, że potem, jeśli wycieczka będzie w Warszawie, to na pewno przyjdzie do nas i spotka się z dziełem sztuki i zawsze na takie grupy czekamy. Zapraszamy do kontaktu, do współpracy. Czekamy na Państwa w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dziękuję.